Dnia od godziny 14 minęło więcej niż 15 minut. Panie redaktor, nawet gdyby minęło 2 tygodnie czy 3 tygodnie, wszyscy mamy prawo do rzetelnej informacji. Szybko to się łapie pchły, a nie wyjaśnia sprawy dotyczące policji. Jeśli chodzi o protestujących, nie akceptuję również rzucania kamieniami w policjantów. Za takie czyny ludzie powinni odpowiedzieć karnie, ale to bo policjanci prawda, bo mają nas chronić. Kamień może zabić, oni, natomiast panie tak? pośle, no na dziś sytuacja no, wygląda tak. Nie. Nie akceptuję atakowania policjantów. Ale każdy, nikt nie akceptuje atakowania policjantów. Absolutnie nikt nie akceptuje. Panie posłanki, o których pan wspomniał, a wobec których absolutnie nie powinna być użyta przemoc, występowały z innymi uczestniczkami demonstracji, które pluły na policjantów, wyzywały ich, wyszydzały, obrzucały wulgaryzmami i szarpały. Więc to jest jakby, ja przepraszam, znaczy, żeby było jasne, policja nie ma prawa nadużywać siły wobec nikogo. Ale jednak porównywanie zachowań rolników do chociażby zachowania tak zwanej, no w końcu laureatki chociażby pana Trzaskowskiego czy Gazety Wyborczej, babci Kasi, no ja uważam, że przepraszam, obraża polskich rolników. Znaczy to jest moja opinia, być może panie ktoś, redaktor, może, znaczy, ktoś się może z tym nie zgadzać, ale jednak, ale panie pośle, innych ludzi. Panie pośle, nie powinno to mieć na miejsca, dziś to mamy udokumentowane jasno, to mamy udokumentowane tylko rzucenie kamieniem przez policjanta, bo wiemy, że to był policjant. Rzeczywiście jest w grupie policjantów, jest w pełnym umundurowaniu i podnosi i rzuca. To, a kto inny rzucał, to jak rozumiem jeszcze nie wiemy, a pan Kierwiński nie zdążył sprawdzić, a pan premier Tusk mówi, że to są zdjęcia sprzed 20 lat. Nie pan... chcę trywializować tej sytuacji, ale być może ten policjant odrzucał kamień do tej osoby, która tym znaczy, kamieniem rzuciła. Znaczy oddawał mu jego własność, tak? Tak no ja dziękuję bardzo. Pan poseł Dariusz Matecki, suwerenna Polska. Tak nie powinno być. Oddajmy też możemy, ale szanowni państwo, to w takim razie, żeby nie było wątpliwości, czy ten policjant oddaje własność? Pokażmy może tą scenę, żeby każdy miał świadomość, o czym rozmawiamy. No nie widzimy, co się działo przed. No ktoś prezent sprawił panu policjantowi, pan policjant nie, ale... oddawał.